kochani, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku nowe książki, czyli Book Haul. To, co Wy lubicie i to, co ja lubię i oglądać, i nagrywać. Mam tutaj do pokazania Wam kilkanaście książek. Sześć z nich dosłownie pół godziny temu przywiozłam z Krakowa, bo byłam spotkać się z Madzią Getbooki, Zuzo Zaksiążkowane, na pewno dziewczyny znacie. Was, dziewczynki, bardzo mocno pozdrawiam. Byłyśmy z dziewczynami w księgarni krakowskiej Dedalus i tam kupiłam sześć książek, za chwileczkę zobaczycie, za 60 zł i to są nowe, niezniszczone, no, perełki. Dobra, nie będę dużo gadać, zaczynajmy. Pierwszą książką jest Nie ufam już nikomu. Tą książkę otrzymałam od wydawnictwa kobiecego. Jest to thriller psychologiczny, premiera będzie w lipcu. Ja zaczęłam ją czytać w pociągu, jestem na stronie, zaraz wam powiem, 112. Szczerze mówiąc, dobrze mi się czyta, będzie o niej więcej we vlogu, który aktualnie nagrywam. Jest to opowieść o kobiecie, o Idze, która jest szczęśliwą żoną, matką i w sumie ona tak funkcjonuje na granicy świadomości i urojenia. To, co stało się w przeszłości, rzutuje na jej obecne życie. Ma wszczepiony chip i ten chip jakby uwalnia odpowiednie leki. I ten chip jest sterowany przez aplikację. I w pewnym momencie Iga przestaje wierzyć w to, co mówią lekarze, w to, co mówią najbliżsi. I ona już nie wie, czy to, co dzieje się w jej obecnym życiu, to są te halucynacje, czy rzeczywiste życie. Czyta się ją w miarę okej. Zobaczymy, jak się rozkręci. I teraz pokażę Wam sześć książek, które kupiłam właśnie w krakowskim Dedalusie. Pierwszą książką jest reportaż Serce pasowało, opowieść o polskiej transplantologii. Ten reportaż ma 200 pewnie stron, a nawet niecałe 200. Już mówię ile. 170. Kupiłam za 12 zł. No jest niezniszczony, no nówka sztuka, nieśmigana. Jestem bardzo ciekawa tej książki. Mam nadzieję, że przybliży mi temat transplantologii, polskiej transplantologii. Myślę, że widzieliście film Bogowie o Zbigniewie Relidze. Polecam, jeśli nie widzieliście. Mam nadzieję, że reportaż również przypadnie mi do gustu. Kolejnym reportażem jest Kruchy lód, dziennikarze na wojnie. Ja opisu nie czytałam, po prostu Zuza powiedziała, że jest dobry, więc wzięłam. Był za 7,50, więc no, grosze, prawda? Nie wiem, o czym jest, ale problem w tym, że kamera patrzy zawsze w jedną stronę. Na bohaterów wojny, uchodźców, osierocone dzieci, rannych cywili. Reporter staje się bohaterem reportażu dopiero wtedy, gdy zginie. Po drugiej stronie kamery nie ma wielu heroicznych wyczynów i uniesień. Jest radość, bo było się pierwszym. Brud, dużo pustych butelek, wściekłość, że nie możemy pomóc. Musimy pędzić, jest wyjście na żywo. Podobno ten reportaż jest dobry. On w sumie nawet ma obrazki, zaraz wam pokażę. Ma obrazki. Tekst jest malutki, ale myślę, że będzie mi się dobrze czytać. Kolejną książką jest Pasażer 23 Sebastiana Ficka. Oczywiście z polecenia Zuzy. Mówiła, że jest bardzo dobry. I ja kupiłam kiedyś na OLX-ie tę książkę za 23 zł. Później ta kobieta zwróciła mi te pieniądze, więc w sumie tak jakby w końcu nie kupiłam tej książki. I właśnie w Dedalusie był ten egzemplarz za 14 zł. Madzia Getbooki też sobie wzięła ten egzemplarz. Ale pewnie Wam pokażę w Book Haulu. No, jestem bardzo ciekawa. Szczerze mówiąc, nie wiem, o czym jest, ale Wam zaraz powiem. Martin, policyjny detektyw i psycholog, żyje na dnie rozpaczy. Jego żona i synek popłynęli statkiem na wakacje i na pełnym morzu zginęli. Teraz Martin podejmuje się każdego, nawet najbardziej szaleńczego zadania, bo własne życie nie ma już dla niego żadnej wartości. Łamie wszelkie zasady i regulaminy, ale jest przerażająco skuteczny. Ściga zło. Dowiaduje się, że na tym statku znikali również inni pasażerowie. Wśród nich była mała dziewczynka, która teraz się odnalazła. Miała ze sobą misia, synka Martina, ale dziewczynka milczy. Podobno ryje psychikę ten thriller. Jestem bardzo ciekawa i w końcu muszę się za niego zabrać. Kolejną książką jest Chemia śmierci Simona Becketa. Jest to pierwszy tom serii. Mam nadzieję, że mi się spodoba. Kupiłam za 9,90 również w krakowskim Dedalusie. Także Zuza mówi, bierz. No to wzięłam. Nie wiem, o czym jest, mam nadzieję, że mi się spodoba. Tutaj ogólnie na okładce pisze, że już po 30 sekundach przechodzi cię dreszcz, po minucie masz serce w gardle, a kiedy kończysz czytać, dziękujesz Bogu, że to tylko powieść. Wystarczy przeczytać to i tą książkę chcecie kupić i przeczytać. Kolejną książką również jest thriller, kryminał. 48, Papierowy Księżyc, Andreas Gruber, kupiłam za 12 zł. Ogólnie ten krakowski Dedalus jest naprawdę świetną składnicą tanich książek.
są tanie, nowe, no czego chcieć więcej? Opis tej książki zaczyna się cytatem. Jeżeli w ciągu 48 godzin odgadniesz, dlaczego uprowadziłem tę kobietę, zostanie ona przy życiu, w przeciwnym razie zginie. Takim komunikatem rozpoczyna się perwersyjna gra seryjnego mordercy. Głodzenie, wlewanie atramentu do płuc, zamurowywanie żywcem w betonowym słupie. Brzmi naprawdę bardzo interesująco i mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Ostatnią książką, którą kupiłam w Krakowie, jest to książka, na którą polowałam dobrych kilka miesięcy. Na OLX-ie 3 tomy tej książki, którą za chwileczkę Wam pokażę, są za 70 zł. Wszystkie trzy. Jest to Nigdy nie ocieraj łez bez rękawiczek, pierwszy tom Miłość. Kurczę, ta książka leżała tak na widoku. To było przeznaczenie i ja nie mogłam nie wziąć tej książki, była za 9,90. Akurat ta książka była z Tak czytam, tylko jedną kupiłam w Tak czytam. No, tak niesamowicie się cieszę, że tę książkę mam u siebie. No, już dawno nie cieszyłam się z zakupu książki tak bardzo jak z tej książki. Jeśli nie wiecie, o czym jest książka, to na dworze leży śnieg, jest zima, w mieście wieje zimny wiatr. Z kominów miejskich unosi się dym jak dym ofiarny, by uprosić Boga Jehowę tam w górze. Jehowę, którego porzucił dla leżącego tutaj w łóżku młodego mężczyzny. Jehowę, którego porzucił dla tych wynędzniałych, wychudzonych resztek człowieka, o zniekształconej twarzy i ciele zniszczonym przez raka i grzybice, dla mężczyzny, którego kocha. Bardzo jestem ciekawa tej książki. Podobno to jest dobra seria. Mam nadzieję, że i mnie przypadnie do gustu. A teraz będą książki, które przyszły po prostu do mnie w niedalekiej przeszłości. Pierwszą z nich jest Papusza, reportaż od wydawnictwa Czarnego. Jest to reportaż o Bronisławie Weiss, po cygańsku Papusza, czyli lalka. Poetka odkryta przez Jerzego Fickowskiego i wynoszona na piedestał przez Juliana Tuwima. Popularność, która przyniosła jej rozgłos, szybko okazała się przekleństwem. Posądzenie o zdradę plemiennego kodeksu złamało Papuszy życie. Latami żyła w odosobnieniu i pogardzie. Ostracyzm odbił się głęboko na jej zdrowiu, również psychicznym. Gdy w 87 roku umarła, pochowano ją z dala od cygańskich mogił. Bardzo jestem ciekawa tego reportażu. On jest krótkim reportażem. W sumie wszystkie te reportaże od Czarnego ostatnio są krótkie. To ma akurat 189 stron bez podziękowań. Zobaczymy. Dużo tutaj reportaży, kryminałów i thrillerów, ale kolejnym reportażem jest Dlaczego nie rozmawiam już z białymi o kolorze skóry. Polecała mi ją bardzo Ewelina Overreading, Karolina, Karolina Kowalska na Instagramie. Bardzo jestem ciekawa tego reportażu. Podobno jest to bardzo dobry reportaż, przybliżający w ogóle osoby czarnoskóre. I to, dlaczego los czarnych Brytyjczyków wciąż często różni się od losów białej większości. Pokazuje, na czym polega rasizm strukturalny i jak niepostrzeżenie przenika on do sfery codziennych międzyludzkich relacji. Opisuje podstawy idei czarnego feminizmu. Bardzo jestem ciekawa, mam nadzieję, że i mnie ten reportaż przypadnie do gustu. Przedostatnią książką są Anonimowi heretycy. Dużo osób czytało tę książkę w oryginale, bardzo im się podobała. Teraz jak wyszła w polskim tłumaczeniu, niektórym się podoba, niektórym nie. Tutaj religia przeplata się z feminizmem. Bardzo jestem ciekawa tej młodzieżówki. Podobno dobra, zobaczymy. Ostatnią książką jest reportaż. Zaczynałam Bóg Hola reportażem i kończę reportażem. Jest to Skóra, witamy uchodźców Izy Klementowskiej, wydawnictwo Charakter. Kupiłam na OLX-ie za 8 zł. Polecam zajrzeć na OLX-a, bo naprawdę możecie dorwać perełki. Używane, niektóre nie, ale to była akurat używana, a nie widać, że była używana. Są z różnych zakątków świata, gdzie groziło im zniewolenie lub śmierć. Każdy z nich ma inną życiową historię, inną osobowość, inaczej patrzy na świat. Łączy ich jedno, są uchodźcami, którzy mieszkają w Polsce. Ten reportaż jest krótki, ale ma bardzo małe literki. Ma 195 stron. Dużo ludzi czytając ten reportaż płakało. Mnie rzadko książki poruszają, no ale zobaczymy, jak będzie w tym przypadku. I na koniec pokażę Wam jeszcze zakładkę od babci Madzi Getbooki. Zakładką akurat podzieliła się ze mną Zuza. Babcia Madzi naprawdę robi cuda, a ja uwielbiam zakładki z pomponami. To jest zakładka najnowsza. I jeszcze Wam pokażę zakładkę od Tuli. Najnowszą, taka płacząca chmurka, w sumie nie, uśmiechnięta, biały pompon. No cudownie.
To tyle, jeśli chodzi o ten book haul. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie mi znać, jakie książki ostatnio do Was przyszły, albo jakie macie w planach kupić i czy macie w planach kupić jakiś z tych tytułów. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Wpadajcie również na mojego Instagrama. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!